Czy kopalniane pejzaże mogą być interesujące? Można to sprawdzić, wybierając się do małej galerii Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Prezentowana jest tam wystawa zdjęć przedstawiających właśnie takie pejzaże. Zdjęcia powstały podczas warsztatów fotograficznych w kopalni węgla brunatnego Konin. Plener zorganizował Kolski Klub Fotograficzny Fakt. No ja tam czasami przejeżdżam, mieszkając w Koninie obok tej kopalni, stąd patrząc z góry, wydawało mi się, że wszystko jest szare, zwykłe. Natomiast tak patrząc głębiej, zrozumiałem, że no można coś ciekawego pokazać, patrząc zresztą z różnych punktów widzenia. I to się sprawdziło, ponieważ zaproszeni autorzy, którzy tutaj prezentują fragment prac zrobionych tam, rzeczywiście prezentują różny styl, są twórcami działającymi w różnych dziedzinach fotografii, stąd jakby no, chciałem skonfrontować ich wysiłki w pokazaniu tego niby szarego tematu. No, jak widać, nie wyszedł on taki szary, są tutaj pokazane i różne struktury geometryczne, i różne techniki fotograficzne, i ta walka, powiedzmy, tych natury z tym jednak no, zmienionym środowiskiem. Nie chcę użyć słowa zdewastowanym, bo ono nie jest zdewastowane. Ono jest rzeczywiście zmieniane, ale w sposób konstruktywny naprawiane. Potem to też chcieliśmy tutaj pokazać, żeby jakby no, przeciwstawić się niektórym mitom, które mówią, że ta kopalnia w Koninie no to jest tylko dewastacja i właściwie nic więcej. Jest to nieprawda. Widać, że rzeczywiście jest robione wszystko, żeby to środowisko odtworzyć, a póki co no, innych źródeł energii nie mamy, wbrew temu, co niektórzy ekolodzy mówią. Dobierałem pracę przede wszystkim pod kątem różnego no, spojrzenia, co już właściwie gwarantował każdy z tych twórców. Jest tu wiele znanych nazwisk z fotografii polskiej, międzynarodowej, stąd jakby no, tu gwarancję miałem pewną, że na pewno spojrzenie będzie indywidualne i ciekawe. To było zagwarantowane. Mm-hmm.